nie, ja pierdzielę, człowiek rok nie mył okien, to chyba nie jest jakoś dużo, to nie jest jakoś nadzwyczaj dużo, no po prostu, słuchaj, taka akcja, ja tutaj mam pająka między oknem, a futrynem, a oknem, tu normalnie jaki pająk, ale jaki skiszony, człowieku, to tylko mu te łapy widać, cztery giry wystają, cztery pewnie już tam zablokowa, ja pierdzielę, że ja okien nie myję, że ja tych okien nie myję regularnie, to ja mogę żreć jedzenie, nie? Ale okna to trzeba, wiecie, dwa razy w roku, nie? A ty jak mamy mokro w kroku? Słuchajcie, ja normalnie mam tu skarby w tych oknach. Ja nie widziałam, że ja mam tyle robactwa, słuchajcie. A jeszcze lata nie ma. Jeszcze moskitier nie ma, ja tu już tak. Pajączek skiszony. Widzę, że tu jakaś muszka. Tam w rogu patrzę, jakaś muchodol. Normalnie, słuchajcie, taka czarna, taka, wiecie, taka okropna czarna mucha. Dobrze, że nie ma tych zielonych skrzydeł, czy tam oczu. Słuchajcie, już taka uschnięta w rogu leży. Ja pierdzielę, ile mam uschniętych much w rogu. To znaczy, że o mnie dobrze świadczy, że ja regularnie ze szmatą normalnie jeżdżę po oknach. A co to mnie tu będę sprzątać? Słuchajcie, no przecież no nie da się sprzątać. Nie da się sprzątać, jak jest po prostu słońce. No teraz nie ma słońca, no ale wieta, no nie będę sprzątała nie wiadomo, jak ja chyba chora nie jestem. No kurz leży, to ja leżę i to wszystko musi mieć równowagę. To ja nie mogę tak, że ja będę co tydzień okna myła. Bez przesady, dupę sam mogę umyć, ale nie okna. O, sąsiadka! Wyszła dama, proszę bardzo. Ja tu ze szmatą, ja tutaj normalnie se płynę rozrobiłam w misce jakiego tam Ludwika, czy Pidzika, czy tam Fery, Flery, czy Pidziera. Ona widzę, że na bogato poleciała z karczerkiem elegant. O, na serączek brudzi. O, nie, nie, ona damesa, bo ona dłuższy ma pas ode mnie, to ona nie, a tutaj dieta. Ja pieniędzy nie liczę, ona tak wie. Ja pieniędzy nie liczę, ona z karczerkiem sobie leciała. Normalnie, słuchajcie, ja pierdzielę profesor. A co ten chłop jej tam stół robi? Ja pierdzielę, jakie zbuki! A co se kuknę, ja se nukta, se zobaczę, co to robią, nie? Ty, ona normalnie myje okno, on odkurzacze mnie. Zdjął tam końcówę, ją tam... przy dupie jej tam bierze odkurzaczem. Słuchajcie, jaki debil, ja to sobie kiedyś wziąłam odkurzaczem usta, nie? Bo ja myślałam, że będę miała wtedy takie full lips, nie? Wziąłam sobie odkurzaczem za sam, normalnie, słuchajcie, nie mogłam się odczepić, nagle okazało się, że botoksik naturalnie się robi. Weź ty jej tam nie bierz tym odkurzaczem po dupie, człowieku, normalnie, jaki wy tam ma ta zabawy. Słuchajcie, może jak ja mam tyle tych robali tutaj przy oknie, to może ona ma te robale, wie ta, na skarbonce, nie? I on chce jej tam wyczyścić elegancko, słuchajcie, ale ja sobie kiedyś tam odkurzaczem takie wary sobie zrobiłam i to normalnie tyle czasu to trzymałam, zastało, nie zastało, po prostu, że normalnie sine usta miałam, no i botoksu nie było, natural cotton and lono, tylko wiecie, sine usto było, a on widzę, że jej tam weź jej tym odkurzaczem, tak cycki zasta i będzie miała wentyle normalnie od stara, będą suty jak wentyle od stara. Jakie mają ludzie zboczenia, słuchajcie, ale fajnie jest tak poluchać na sąsiadkę, naprawdę, jakie oni mają, słuchajcie, to ja nawet nie chcę wiedzieć, co oni tam wieczorem robią ze sobą normalnie. Chore ludzie. Dobra, słuchajcie, myję te okna, bo normalnie się cała spociłam od tych wrażeń, po prostu ja nie wiem, co to za debil, żeby odkurzaczem sąsiadce po dupie, ja się muszę zapytać, co oni tam mają za jakieś zabawy, jakieś nieeleganckie, nieestetyczne, chore, to chore, zamiast kupić jej jakiegoś bicza, to on ją odkurzaczem tam... No, słuchajcie, myję tam te okna, nie? Rób ta te porządki przedświąteczne, bo przecież to jest takie najważniejsze, słuchajcie. No, tak, bardzo. Okienka muszą lśnić po prostu pierwszą świeżością, jak moje paszki. Miłego dnia, kochani, wam życzę. I z tego miejsca do was kwiczę!